Cześć kochani. Po ostatniej historyjce z życia na temat szkoły stwierdziłam, że opowiem wam kilka moich takich historii z życia dziwnych i mam nadzieję, że was to zainteresuje. I dzisiaj stwierdziłam, że opowiemy o duchach. Tak właśnie, bo mam dosyć dziwne przeżycia związane z nimi, dlatego zapraszam, żebyśmy posłuchali więcej na temat tego, co przeżyłam za dzieciaka. Więc tak, moja historia z duchami zaczęła się dosyć wcześnie, bo pamiętam, że jak byłam dzieckiem, miałam może 4-5 lat, tak mniej więcej mi się wydaje, że to był ten wiek. 4-5 lub 6 lat. Ja całe swoje dzieciństwo pamiętam, że spędziłam z babcią i ciągle u niej siedziałam i spałam razem z nią w łóżku. I pamiętam, to było takie super. Ona zawsze grzała mi stópki, moje stopy zawsze są zimne i ona zawsze mi grzała, ale to nie ma nic związanego z tą sytuacją. No i spałyśmy razem w łóżeczku. Było już dosyć późno i naprzeciwko łóżka babci znajduje się obraz Maryi, tam Jezusa, jeszcze jednego Jezusa. I jak leżałam w nocy, to patrzyłam na tą Maryję i patrzę, a ona zaczyna ruszać ustami i jakby coś mówić, ale nie płynęły słowa. Więc i tak patrzę się na nią, patrzę i nagle jakby kazała mi spojrzeć na szafę, jakby jest tu łóżko i tu jest od razu, ja spałam od strony szafy, czyli zaraz tu szafa, patrzę się na szafie i jakaś postać tam była. I ja tak się patrzę na tą postać, taka przerażona i schowałam się pod kordłę. Nie wiedziałam, co dalej ze sobą zrobić. Byłam tak przerażona tym, co się wydarzyło i widziałam tam normalnie postać człowieka. Jakby cień, nie że twarz czy coś takiego, tylko taki cień postawy na tej szafie. I ja byłam taka przerażona, że ja do 13 roku życia bałam się wstawać do łazienki. I z tego przerażenia, nawet jak mi się mocno siku chciało, wolałam sikać w łóżko, niż wstać do łazienki, bo się tak bałam. I wtedy się to zaczęło, jakby ta historia cała z tymi duchami. Ogólnie dom mojej babci, zawsze w dzieciństwie, pamiętam, że jak się budziłam w nocy, to tam było słychać, jakby ktoś chodził po tym domu, a tylko ja z babcią byłam, a babcia leżała obok i ja ciągle słyszałam, jak się otwierają szafki albo jak ktoś się kręci, jak rusza cukiernicą i to było takie przerażające i później ta cała sytuacja z tym takim duchem na szafie no była straszna i pamiętam, że mówiłam to i babci, i rodzicom. Nie pamiętam, czy coś z tym zrobili, raczej nie, ale we mnie był tak duży strach przed tym duchem, przed w ogóle wszystkim dookoła, co się na zewnątrz dzieje, że mówię, że ja sikałam w majtki dosyć długo. Znaczy sikałam, nie ze strachu, tylko po prostu bałam się wstać do łazienki, już wolałam się sikać do łóżka niż wstać, bo po prostu to było tak przerażające, że ja bałam się ruszyć z łóżka. W ogóle pamiętam, że właśnie tak do 13 roku życia ja spałam cała pod kordłą, dlatego, żeby mnie nic nie dotknęło, nic mnie nie złapało, owinięta jak naleśnik z każdej strony, żeby po prostu nic, totalnie nic. Ja nie wiem, jak teraz, ja sobie teraz nie wyobrażam, już się oduczyłam, kiedyś się przełamałam właśnie w wieku chyba 13 lat, przełamałam się i zaczęłam wstawać w nocy do łazienki. I spać już tak normalnie, że mogłam wystawić nogę, rękę, a wcześniej nigdy w życiu. I to była taka przygoda, która no jest cały czas w mojej pamięci. Nie wiem, czy to normalne i czym było spowodowane ta cała sytuacja, czy to był naprawdę duch, czy coś sobie wyobraziłam. No ale nie wiem, czy takie 5-letnie dziecko potrafi sobie wyobrazić, że Maryja do niego gada, bo nie widzi ducha na szafie. I to nie była jedyna sytuacja, kiedy miałam taki kontakt z duchami.
wielokrotnie w ogóle u mojej babci, cały czas w tym mieszkaniu, moja babcia ciągle mieszka w tym samym mieszkaniu i ja cały czas tam się boję chodzić po ciemku, cały czas mi się wydaje, że tam ktoś jest. To już jest takie u mnie uwarunkowane, że tam cały czas ktoś jest. Ja po ciemku po tym mieszkaniu to jest tragedia, no boję się tam chodzić. No ale idąc dalej, wielokrotnie miałam tak, że siedziałam i czułam, jakby ktoś był z tyłu za mną. I jakby to nie jest takie... Właśnie to jest dziwne uczucie bardzo, że czujesz taki chłód, jakby dreszcze na ciele, że czujesz, że po prostu ktoś jest za tobą. I babcia mówiła, żebym zawsze w takim momencie, jak takie coś się dzieje, przeżegnała się. Więc pamiętam, jak raz siedziałam w kuchni, już byłam starsza, miałam z 12 lat. Siedziałam sama w domu, samiutka. I siedzę i nagle czuję takie, że czuję, że ktoś za mną jest. Odwracam się, nikogo nie ma. Ja taka przerażona, że duch jakiś. Zaraz się przeżegnałam, zaczęłam się modlić i zaraz to minęło, ale zaraz się przeszłam po całym domu, nikogo nie było, ale taki strach. Więc nie wiem, czy ten dom, czy ogólnie ja tak mam, że jakoś takie duchy do mnie przychodzą. I może ktoś wie, jak to wszystko wygląda, może się na tym trochę zna, nie wiem, jakby to nazwać. Ja opowiadam tu, czego doświadczyłam i co mi się wydawało. Znaczy wydawało, no tak czułam w danym momencie. Oprócz tego, po śmierci dziadka zaczęły otwierać się same drzwi od domu i babcia zawsze mówiła, o, dziadek przyszedł nas odwiedzić. I to było mega spoko, bo na początku trochę to przerażało, bo te drzwi potrafiły się 4-5 razy dziennie otworzyć, ale później już było okej i coraz rzadziej. I jakby zawsze było, o dziadek przyszedł, trzeba zamknąć drzwi. I jakby ktoś powie, no może po prostu się otwierały. Nie, nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, żeby się otworzyły. Nigdy nie było tak, że się otworzyły same 4 razy. No tutaj dopiero po śmierci dziadka zaczęło to być. I nie wiem w sumie skąd u babci w głowie taka myśl, że o dziadek przyszedł. W sumie to też nie rozkminiłam tego. Jak dziadek umarł, miałam 13 lat, więc no to taki młody wiek i nie wiem, skąd on ma tego rozkminać, żeby powiedzieć, że o, dziadek umarł, przyszedł do nas, nie wiem, jakoś starsi ci ludzie mają trochę inne podejście do śmierci, dlatego, że moja babcia ma zdjęcia, babci siostra umarła na raka, gdy była dosyć młoda, chyba koło 50 była, nie pamiętam do końca, ale tak chyba koło 50. I ona ma jej zdjęcia z pogrzebu, normalnie jak leży, otwarta w trumnie. I kiedyś całkiem inne było to podejście do ludzi, do nieżywych. Jakby to było okej, okay. Spało się z tym jakby nieboszczykiem, nie wiem, obok w pokoju na przykład 3 dni, że on sobie tam leżał w trumnie czy coś. I jakby nikt się tego nie bał, teraz to jest nienormalne z nieboszczykiem leżeć gdzieś tam. Nie wiem, to niespotykane, bardzo niespotykane i tak samo nie jest spotykane to, co babcia mi wpoiła za dzieciaka. Ja z babcią zawsze jeździłam na cmentarz co niedzielę, ale może zaraz o tym opowiem, bo może to będzie już kolejna historia, a tutaj dokończymy to, bo się rozgadałam nie w tym kierunku. Więc właśnie po śmierci dziadka otwierały się te drzwi i dobrze, że to miałam wpojone, bo kiedyś będąc sama znowu w domu, babcia chyba poszła na zakupy z tego co pamiętam i to było jakoś niedawno temu, 2 czy 3 lata temu, znowu się same otworzyły drzwi i ja tak, o dziadek przyszedł, taka szczęśliwa i spoko i o fajnie, dziadek nas odwiedził, a tak po pół godziny dotarło do mnie, dziadek nas odwiedził, dokładnie dziadek nas odwiedził, takie przerażenie. No właśnie, dziadek, on nie żyje. I taka siedziałam przerażona. Przeszłam się po domu, zobaczyć, czy nikogo nie ma. I tak, no dobra, ale to tylko dziadek. To jakby luz, uspokój się, nic się nie dzieje. Pomodliłam się i mówię, dobra, okej, no dziadek to dziadek. Więc to są takie historie związane z duchami.
dotyczące mieszkania mojej babci. U mojej babci w mieszkaniu umarło chyba 3 osoby. Mój tata umarł na łóżku, na którym śpię. Na łóżku, na którym śpi moja babcia, umarł jej pierwszy syn. I chyba ktoś jeszcze. Czy 2 osoby może? Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Niektórzy mówią, że ma i że to jest przerażające. Nikt inny by nie spał w takim mieszkaniu, czy nie wiem, wyrzuciłby te meble. Ale jakby ja tutaj byłam przerażona jeszcze wcześniej. Chociaż brat mojego taty umarł, gdy miałam 2 latka, więc kto wie, może to on był na tej szafie. I tak później sobie tak myślałam, że to on był, naprawdę. Miałam takie w głowie myśl, że to chyba on, ale no nie mogłam jakby kojarzyć go, no 2 latka miałam, więc tak średnio ogarniać temat, kto to był. No i co? Dziwne historie, dziwne wydarzenia, dziwna w ogóle sytuacja. Ale to nie jest właśnie jedyna sytuacja. Chciałabym opowiedzieć teraz właśnie o tym cmentarzu, zaczynając dalszą część. Czyli jeszcze jedną częścią było to, że właśnie starsi ludzie mają całkiem inne podejście do umarłych. Jak już wspomniałam, oni kiedyś robili właśnie zdjęcie umarłym w trumnach i to jest całkiem okej, spoko. Ja jak patrzę na te zdjęcia, to jest przerażające trochę jak dla mnie, że sobie leży ten umarły, dookoła niego ludzie, zdjęcia wieńców, wkładania gdzieś tam, no nie wiem, do grobu, jakby dla mnie totalnie bez sensu, ale rozumiem, że kiedyś to było jakby okej. No i co? A, jeszcze może taką ciekawostkę, bo teraz mi się przypomniała w głowie, że kiedyś dzieci, jak były chyba umierające, gdzieś tak czytałam, wydaje mi się, że tak czytałam, że jak umarły, to się je układało jakby w pozycji takiej, jakby żyły, że na przykład siedzą i się robiły zdjęcia właśnie tak pośmiertnie, żeby mieć zdjęcie, pamiątkę na przykład dzieci. Pamiętam, co ja czytam, ale mnie ciekawią takie rzeczy, jakieś takie ciekawostki. No i co dalej? Z tym cmentarzem, jejku, nie dojdę nigdy do końca. Z tym cmentarzem, no i ja zawsze z babcią, moja babcia co niedzielę jeździła na rowerze na cmentarz i ja jeździłam z nią, ja jestem z babcią bardzo zżyta, może ze względu na to właśnie, że spędziłam z nią dzieciństwo, dosyć długo, wydaje mi się, że tak na pewno początki szkoły podstawowej spędziłam cały czas z babcią, mieszkając u niej i będąc z nią całymi dniami i nocami. No i jeździłyśmy sobie, zawsze myłyśmy, sprzątałyśmy groby, to jest właśnie niezwykłe, bo teraz ludzie tylko palą świeczki. Moja babcia, pamiętam, jeszcze kiedyś pastowała groby, teraz już są z takich materiałów, że wystarczy je po prostu tylko umyć wodą czy płynem do naczyń i już spoko. No i zawsze to robiłyśmy. Na koniec zawsze babcia mówiła, idźcie pożegnaj ze zmarłymi, którzy tam leżą. I zawsze szłam, całowałam każde zdjęcie każdej osoby, u mnie każda umarła osoba miała zdjęcie, całowałam, mówiłam do widzenia i jechałam sobie do domciu z nią. I teraz to jest takie, no pomyślisz, trochę dziwne, ale jakby dla mnie okej. I jakby ja jestem jeszcze nadal tej starej daty, przez to, że zostałam tak wychowana i zawsze jak jadę na cmentarz, to jednak staram się umyć te groby, żeby one były czyste, bo jak jestem, to chciałabym sprzątnąć jakby dom, w którym mieszka na ciało, no bo duszy już nie ma, ale ciało, jakby to miejsce pochówku, w którym znajdują się moi najbliżsi. Nie wiem, czy wy też tak macie, dajcie znać w komentarzach, czy tylko ja jestem taka, że sprzątam groby, nie stawiam tylko świeczki i 3 minutki i lecę, tylko po prostu długo, długo sprzątam. Jeszcze to robię z babcią, ale wiadomo, babcia jak odejdzie, to ja nadal będę to kontynuować. Uważam, że to jest mega spoko, więc jakby podejście spoko mojej babci, uważam. Ale kolejne jakieś takie dziwne podejście, takie... Pożyjcie, pożegnaj i całować zdjęcie. Ty już w ogóle nie wpadał na to wcześniej, że to było takie jakieś dziwne. Nie wiem, czy tak ktoś robi. No i dobrze. Pewnego dnia, gdy byłyśmy na cmentarzu, ja byłam taka mniejsza, nie wiem, może miałam z 8 lat, to już byłam troszeczkę starsza niż to dziecko, ale miałam tak z 8-7 lat i znajdował się na cmentarzu zaraz przy głównej ścieżce taki grób, przy którym był krzyż, klęczał Pan Jezus,
I tutaj na dole jakby była tablica tych pochowanych tam ludzi. I idąc pewnego dnia po wodę, czy wyrzucić śmieci, nie pamiętam tego, patrzyłam się na tego Jezuska, tego klęczącego tam, i nagle on się odwrócił w moją stronę i zaczął ruszać ustami i mówić. Tak się przeraziłam i uciekłam do babci. Po prostu na początku tak patrzyłam się na niego, on zaczął się ruszać i patrzeć na mnie i coś mówić, właśnie ruszać ustami. I ja tak stałam taka przerażona i nagle, nie, muszę iść do babci. Pobiegłam szybko. Opowiadam to babci, co się stało. Babcia, nie, wydawało ci się, na pewno ci się wydawało. No i później już bałam się chodzić sama. Już chodziłam wszędzie z babcią, już nawet nie szłam wyrzucić śmieci, bo się bałam właśnie, że grób do mnie przemówi kolejny raz, znaczy grób to był Jezus. Jakby znowu nic nie powiedział, jakby zaczął ruszyć, może za szybko uciekłam. Może gdybym ja, nie wiem, nie uciekała tak szybko, może ja bym się coś dowiedziała od tej Maryi, a później od tego Jezusa. Może oni coś chcieli mi przekazać. Totalnie tego nie wiem, bo uciekałam tak w popłochu i albo się schowałam pod kołdrę i nie patrzyłam na tą Maryję, albo uciekłam z tego cmentarza do babci, znaczy na cmentarzu, ale do babci już nie odchodziłam gdzieś totalnie daleko, bo się bałam. I jak sami widzicie, to chyba nie było normalne. Normalne zderzenie się z takimi sytuacjami. Daj znać, co o tym myślisz. Czy uważasz, że to taka jakaś dziecięca halucynacja? Czy coś? Ale wspominam to. Cały czas ten grób tam się znajduje. Jest identyczny. Już oczywiście, jeśli zadasz pytanie, czy był kolejny raz, kiedy przemówił do mnie Jezus z tego, z grobu, to nie. Czy widziałam Maryję mówiącą do mnie? Też nie. Czy czasem czuję jakieś duchy? Czasem mi się zdarza w różnych miejscach czuć, że ktoś jest za mną, a na przykład nikogo nie ma. Jakby czuć taką energię. Bo właśnie, bo to się wyczuwa jakby taką energię, nie wiem jak wam to powiedzieć, jeśli ktoś z was czuł, to będzie wiedział, o co chodzi, a jeśli nie czułeś, no to jest to bardzo ciężko wytłumaczyć, to jest taka energia, niby chłód, ale to nie jest zimno, no po prostu czujesz, jakby ktoś był za tobą, obok ciebie, więc czasem to czuję, bardzo rzadko, coraz rzadziej. Teraz czasem tak sobie siedzę u babci, leżę w nocy i słucham, bo właśnie za dzieciaka często słyszałam właśnie, jak ktoś się kręci po domu, ale teraz nie ma takiej sytuacji, jakby nie słyszę tego, raczej nikt się nie kręci, nikogo nie widzę, znaczy wcześniej, no jakby też nie widziałam, nie? Ale jakby nie słychać żadnych odgłosów tego, że ktoś jest w domu oprócz mnie i babci, więc nie wiem, czy to było tylko takie dziecięce urojenia. No i co? I chyba na tyle. No i taka historia moja o moich duchach. I co? I tyle chyba mogę powiedzieć. Zaskakujące, bardzo dziwne, no ale to widziałam, tak się czułam i stwierdziłam, że wam o tym opowiem, bo no takie niecodzienne zjawisko. Tak mi się wydaje. Na dziś dziękuję i do usłyszenia we wtorek. Życzę miłego weekendu. Pa, pa!